Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czego najbardziej się obawiają Amerykanie teraz w związku z benzyną? No, Amerykanie obawiają się, że komunista Biden i cały jego komitet centralny zdecyduje o kontroli cen. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No dlaczego wszyscy się boją kontroli cen? No bo jak rząd w latach 1970 za Nixona zaczął kontrolować ceny, no to co się stało? No ceny były sztucznie zaniżone, wtedy nikt nie produkował, rafinerie nie działały, stacje benzynowe nie zarabiały. Także, że wszystko, zamiast, żeby była benzyna, no to nie było benzyny, no to zaczęli racjonować benzynę. Parzyste numery, nieparzyste numery, w poniedziałki, środy, piątki, w niedzielę w ogóle były kolejki, ludzie po nocach czekali, lali się na pięści, strzelali, kradli, przebijali zbiorniki, żeby ukraść benzynę. Już teraz kradną. Podobnież w niektórych miejscach to podjeżdżają pod samochód, przebijają zbiornik od dołu jakimś gwoździem i z lewej wlewają to do jakiegoś płaskiego karnistra. No i to 20, 30, 50, 70 dolarów w benzynie, a szkoda jest, żeby to wszystko zreperować, no to jest kilkaset dolarów. No ale czyja to jest wina? No czy wina jest komunisty Bidena i tego i całej tej bandy oszołomów środowiskowych. Biden, jak był kandydatem w 2019 roku, no to on powiedział, że górnictwo i kopalnie i ropa to jest do odstrzelenia. Trump się go pytał dwa razy. Weź i powtórz, co ty mówisz. A on mówi koniec z ropą, z gazem, z olejem. Także to jest kompletnie jego wina. Teraz kretyn proponuje, żeby ludzie mieli zniżkę, żeby płacili mniej za benzynę na stacjach, dlatego nie będą pobierane podatki federalne. Podatek federalny, no to jest około tam 40-50 dolarów, czyli to jest tam 12-15% w cenie włączony. No ale co to się stanie? No jak będzie mniejsza cena dla normalnego kierowcy, no to więcej kierowcy będą kupowali, no to cena skoczy znowu. No i każdy kierowca będzie dolarowo płacił tyle, ile płaci, tyle tylko, że nie będą wpływały pieniądze do kasy, do kasy państwowej, a później tych podatków zabraknie i później trzeba znowu będzie wrócić z tymi podatkami, także znowu będzie skok, ale wtedy już cena benzyny spadnie, także, że banda kretynów, banda socjalistycznych ekonomistów po prostu proponuje różne takie idiotyzmy. Tak samo Biden wypuścił tam kilkaset milionów baryłek ropy z rezerw federalnych. No i to też jest jeden wielki debilizm, bo to w sumie te wszystkie rezerwy, które były wypuszczone, no to starcza na 7-8 dni zużycia amerykańskiej benzyny. Także to jest kropla w morzu. No i później trzeba to odkupić, to znowu trzeba odkupić na po cenie tam rynkowej. No i znowu nikt na tym nie zyskuje. Także, że ekonomia socjalistyczna Bidena i jego zielonych wariatów, no to jest po prostu nienormalna. No aktualnie dzisiejsza cena ropy, no to ostatnio baryłka była 128 dolarów. Także licząc inflację i zmiany i tak dalej, no to dzisiaj te 128 dolarów, to i tak jest o 30 dolarów taniej niż mogło być w 2011 roku. Wtedy to baryłka kosztowała 160-170 dolarów, no i wariaci eksperci wychodzili i mówili, że baryłka może dojść do 290-300 dolarów. No ale to tak jak z tymi ekspertami. Większość tych ekspertów to jest banda debili.
ciągle wszyscy mówią o Ukrainie, szalony Biden mówi, że to jest benzyna Putina, no ale w sumie 55% wzrost benzyny w Ameryce, no to był od w zasadzie przed inwazją w lutym na Ukrainę. Biden pierwszego dnia co zrobił? No to zamknął rurociąg Keystone, także to zrobiło wielką sprawę. Otworzył ten Nord Stream 2 dla Rosjan, także że kompletnie wariactwo. Także Ukraina i wojna, no to nie ma takiego dużego wpływu. Jeżeli by liczyć wszystkie te inflacje i tak dalej, no to w 2011 roku ludzie by płacili 6,70, ale w zasadzie no to płacili $5. Także, płacili $5 w 2011, licząc po cenach, powiedzmy, po przeliczeniu na 2022. Także o co to chodzi? No to chodzi, że w sumie ta pandemia, to ludzie pozamykali się w domach, powariowali, te wszystkie strzelaniny w Ameryce, te wszystkie dzieciaki niedouczone, no to wszystko spowodowało, że te autostrady, drogi to też nie były. No to nie było zapotrzebowania na benzynę, no to dużo tych rafinerii po prostu zostało, szczególnie tych rafinerii, które tak jakoś na pograniczu użytkowości działały, na pograniczu wydajności, na pograniczu opłacalności. Także pozamykano bardzo dużo tych rafinerii. No i spowodowało, że były zamykane, były wycofywane, no bo to miało wtedy sens, no ale to nie jest tak łatwo, żeby to od nowa zastartować. Jeżeli się tak człowiek popatrzy, czy będzie w Ameryce kosztowało $6 za galon. Galon no to jest 3,78 litry, 3,68 litra jest na galon. No to patrząc na tą ropę rosyjską, no to przed tymi obostrzeniami to oni tylko Ameryka importowała tam chyba 5-6%, także to było dosyć mało. Także trudno powiedzieć, że Putin może zagłodzić, no może nie zagłodzić, cokolwiek zrobić z tym, że tej ropy do Ameryki nie będzie dawał. No ale Biden używa. Biden używa jak Goebbels tej propagandy, że putinowski wzrost cen benzyny, no ale to jest jedno wielkie oszustwo. To aż się kopci tym jednym wielkim oszukaństwem. No jest wielka przesada, co Putin może zrobić z tą ropą i benzyną, i jest wielka przesada, że jak odważny jest Zachód, jak walczy z Putinem. W Ameryce wystarczyłoby po prostu otworzyć te kurki i zacząć pompować. No, kretyńska administracja Bidena jeździ do Wenezueli, jeździ do Arabii Saudyjskiej, rozmawia z Iranem zamiast w Ameryce się starać. Także to jest jeden wielki idiotyzm. No ale głęboki problem w tym wszystkim to jest taki, że te zachodnie demokracje, szczególnie amerykańska, po tym upadku Sowietów, no to Ameryka idzie bardzo ostro w kierunku komunizmu, w kierunku socjalizmu. No a co jest najważniejsze w socjalizmie? No wielki rząd, wielkie państwo, wielkie centralne sterowanie. No teraz dlaczego komunistom tak zależy na takim bałaganie i na takim strachu? Te wszystkie strzelaniny, te wszystkie niewsadzanie bandziorów do więzienia, no to jest po to, żeby dać więcej władzy
urzędnikom, żeby więcej dać władzy politykom, żeby oni mogli jeszcze bardziej kontrolować, no ale, ale Ameryka straciła tą możliwość wolnego rynku, została po prostu wykastrowana, ta przedsiębiorczość, ta możliwość zarabiania, to wszystko zostało już regulacje ministerstwa, przepisy, ograniczenia i tak dalej, doprowadziło do tego, że wszystko państwo pozwala niektórym działać wielkim korporacjom bez żadnego oporu. No jak się popatrzy na środki masowego przekazu, na uczelnie, na koledzie, na prasę, telewizję, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No i jak ze wszystkim, komunistom zawsze brakuje piasku na pustyni, to teraz też komuniści w Ameryce zrobili nieprawdopodobne problemy z żywnością, z domami, ze zdrowiem, z emeryturami. To wszystko jest, podatki są coraz większe, rozdawnictwo dla niektórych jest coraz większe, także ta redystrybucja to jest nieprawdopodobna. I ta interwencja rządu, żeby wszystko to ustawić i ustalić, no doprowadza do tego, że wolny rynek się rozpada. No, widać na przykładzie mleka. Mleko w Ameryce jest bardzo tanie, ale jest dotowane. Jak cena powiedzmy spada, no to później się ludziom nie opłaca produkować, no i wylewają. Tak samo jest sytuacja ze spirytusem. Farmerzy dostają ciężkie dotacje na produkcję kukurydzy, żeby było te 10% spirytusów w benzynie. No ale to powoduje to, że brakuje powiedzmy jedzenia, że mogłoby być więcej jedzenia zamiast być spalane, tylko dlatego, że ropa nie jest wydobywana. Komu to pomaga? No grupa farmerów. Rolnicy dostają niezłe pieniądze. Inna sprawa jest na przykład też przepływ ropy, no to jest ustawa Jonesa, także to też są duże ograniczenia, jak ropa może przepływać w Ameryce, no ale to też są opłacone związki zawodowe to są sztuczne takie twory, które w zasadzie pomijają wolny rynek. Pół ciężarówki, te pick-up trucki, no to w Ameryce, w zasadzie do Ameryki nie można importować tych pół ciężarówek. Wszystkie te, no jest bardzo dużo, Toyota ma te różne pół ciężarówki, no ale to Toyota zrobiła fabryki pół ciężarówek w Ameryce. I no w Stanach, gdzie nie ma związków zawodowych, tam na południu, ale większość właśnie tych półciężarówek, tych pick-up trucków, no to jest Ford, GMC, kiedyś był Chevrolet, wszyscy robili, bo na te normalne pasażerskie to były importowane, ale na te półciężarówki, no to była jedna wielka... To jest ciągle bariera podatkowa celna, no ale to też jest właśnie płacenie z związkom zawodowym, no i też jest to wyciskane, są pieniądze wyciskane na te środowisko. Te środowisko w zasadzie, no to ta zielona polityka to jest religia. Dzisiejsze ateistyczne młode pokolenie potrzebuje religii i dla nich właśnie te środowisko, zanieczyszczenie środowiska, no to jest, to oni się modlą się do tego, to jest filozofia, to jest religia.
co powoduje? No powoduje to, że są wielkie straty ekonomiczne. Jakiekolwiek te akcje takie, żeby to środowisko poprawić, no to nie mają żadnego efektu na klimat. Była era lodowcowa, powiedzmy 10 tysięcy lat temu, no to w sumie w Ameryce, większość północy Ameryki miała 2-3 kilometry lodu. Ta era lodowcowa się skończyła, no to w Europie było podobnie. Później były jakieś mniejsze ery lodowcowe. To wszystko się powoli ociepla, ale teraz walka z amerykańskimi rafineriami na przykład, no to spowodowała to, że nie ma. Walka z amerykańskimi elektrowniami atomowymi, to też tego nie ma. Walka z kopalniami węgla, walka z elektrowniami na węgiel. To wszystko powoduje to, że koszt energii jest nieprawdopodobnie drogi przez zielonych debili. No to nie ma co. Beijing, Chiny mogłyby produkować więcej, bo one mają w nosie zanieczyszczenia. One działają na 70, bo oni importują bardzo dużo tej ropy. Mogliby sprzedawać benzynę, no to nie chcą sprzedawać Ameryce, bo nie będą pomagali Ameryce. Ameryka powinna sama sobie pomóc, no ale to w listopadzie. W listopadzie trzeba będzie wybierać normalnych. Biden nie ma takiego wpływu, ale w Ameryce jest ta redystrybucja. W Ameryce rozmawiają o reparacjach dla czarnych, o opodatkowywaniu bogatych. Także to zawsze chodzi o pieniądze. Biden przez komuniści w sumie przez ostatnie parę lat straszyli ten przemysł olejowy, benzynowy. No a teraz Biden właśnie jeszcze bardziej straszy i mówi, że będą płacili nieprawdopodobne kary za te swoje dodatkowe zyski, no ale kto spowodował, że oni przestali produkować? No komuniści. No i teraz administracja najchętniej to by znacjonalizowała, tak jak w Wenezueli znacjonalizowali, doprowadzili do ruiny cały naród, cały kraj, no to Amerykanie też by chcieli to zrobić. Im się kretynom wydaje, że oni wiedzieliby, jak prowadzić socjalizm, no bo w Ameryce właśnie socjaliści tak uważają. Ruscy nie wiedzieli, Polacy nie wiedzieli, Niemcy wschodni nie wiedzieli, Kuba nie wie, Chiny nie wiedzą, Izrael, Indie nie wiedzą, Amerykanie wiedzą, jak to zrobić. No, ale to widać było, jak Biden wiedział. On po prostu drukował więcej pieniędzy i mówił, że w zasadzie nie będzie inflacji. No, prawdziwe efekty są takie, że Ameryka się wykoleiła troszeczkę. Ameryka odeszła za daleko pod wpływem tych wszystkich komunistów, za bardzo odeszła od wolnego rynku. Ten budżetówka wzrasta nieprawdopodobnie. 250 kilometrów naokoło stolicy Waszyngtonu, no to są sami demokraci, to są sami socjaliści, sama budżetówka. Oni po prostu żyją z podatków ludzi pracujących. Wszystkie miasta są w zasadzie socjalistyczne, dlatego że żyją ze wszystkich podatków całego kraju, a powierzchniowo no to właśnie komuniści mieszkają na około 8% całych Stanów Zjednoczonych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No i głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje, kiedy komuniści dochodzą do władzy. Głód za każdym razem, smród, brud i ubóstwo. W Ameryce nie będzie jeszcze Wenezueli. W Ameryce za 5 miesięcy wszystko się
jakoś odkręci w wyborach międzyprezydenckich, ale trzeba głosować na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, doprowadziliście Amerykę do ruiny, no ale nie do upadku. Ameryka nigdy nie upadnie, Ameryka powstanie, Ameryka zacznie wybierać normalnych. Zdrowia dla normalnych.